Ze mną w studiu sędzia Łukasz Mrozek ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień Edukacji Prawnej jest takim zwieńczeniem całorocznej akcji edukacyjnej prowadzonej przez sędziów. Jakie wnioski, jakie podsumowania? Choć to dopiero początek, prawda? Tak to nazywamy, ale jako zwieńczenie dłuższego procesu, kiedy sędziowie organizują dla młodzieży, dla dzieci, dla dorosłych symulacje rozpraw, spotkania, rozmowy. Ale w sumie to jest jeden z elementów stałych już tego, jak sędziowie weszli do społeczeństwa, kontaktują się z przekrojem społecznym, każdą kategorią wiekową ludzi i próbujemy im tłumaczyć, na czym nasza praca polega i dlaczego warto walczyć o swoje prawa i je znać przede wszystkim. Młodszym i starszym. Takie dni mają na celu promowanie wiedzy prawniczej. No właśnie, jak to jest z tą naszą wiedzą? Najpierw dorosłych, a później dzieci. Bo wiem, że chyba dzieci młodzieży lepiej. Jeżeli chodzi o dorosłych, to mam wrażenie, że nie jest najlepiej. To znaczy uciekamy od jakiejkolwiek styczności z prawem, z prawnikami, z sądami do momentu, kiedy już nie mamy innego wyjścia i musimy, ale wtedy najczęściej już jest za późno, dlatego my prawnicy, w tym też my sędziowie zachęcamy, żeby znać swoje prawa, żeby korzystać z pomocy prawnej, adwokatek, radców prawnych, żeby nie bać się przyjść do sądu, bo my też mamy obowiązek jako sędziowie, osobom, które nie są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, tłumaczyć pewne rzeczy, zawiłości procedury, to co ich czeka, co się wydarzy w sprawie i po prostu trzeba o tym wiedzieć i z tego korzystać, tak? Natomiast jeżeli chodzi o dzieciaki i młodzież, to wydaje mi się, że jest dużo lepiej. Też sam uczestniczyłem w symulacjach rozpraw. To dzisiaj też się toczyły właśnie. W spotkaniach, akurat dzisiaj nie, kilka miesięcy temu, ale wiem, że młode obywatelki i obywatele są coraz bardziej świadome i świadomi swoich praw. A z czego to wynika? Z tego, że nie mają zahamowań, że nie boją się tak naprawdę pytać, nie boją się dowiadywać. To też widać po tym, jak działają młodzi prawniczy, influencerzy, mogę tak powiedzieć. Mhm. Organizacje pozarządowe, w których działają młode osoby. Nie wiem, z nami dzisiaj współpracował na przykład Jakub Kocjan z akcji Demokracja, Prawo Marcina, tak? To są młodzi prawnicy, którzy są w stanie prostym, doskonałym językiem wytłumaczyć jeszcze młodszym od siebie te zawiłości dlaczego prawne. Warto, dokładnie. No to może, może właśnie nam dorosłym kojarzy się to, że to wszystko takie zawiłe, że to poważne, że coś nam może grozić. No może nie mamy po prostu odwagi, żeby sięgnąć po te wiedzę prawniczą. No ale jak dzieciaki mają tą odwagę, to dorosli tym bardziej dzieciaki nie mają zahamować. Nie ma co ukrywać. Prawo jest skomplikowane, komplikuje się coraz bardziej. To jest abstrakcja, ale my, sędziowie z Justicji, mamy mnóstwo inicjatyw, w ramach których próbujemy tłumaczyć wszystkim ludziom, że w prosty sposób, taki dostępny do zrozumienia, że prawa, jakie mamy, należy znać, jakie to są prawa, jak z nich korzystać, żeby potem machiny państwa nie przemieliły nas, żebyśmy po prostu byli w stanie zawalczyć o swoje prawa i wolności. Sprawczy obywatel to hasło przewodnie tegorocznego Dnia Edukacji Prawnej, a na co państwo szczególnie w tym roku zwracają uwagę? W tym roku przede wszystkim dla nas najważniejsze jest to, żeby ten sprawczy obywatel na stałe wszedł do polskiej codzienności, żeby sprawcze obywatelki i sprawcze obywatele doskonale znali swoje prawa, żeby wiedzieli, co to znaczy, jeżeli mają na przykład, nie wiem, są zatrzymani i muszą podjąć decyzję, co dalej. Czy w ogóle jakie mamy prawa jako obywatele, tak? Dostają pozew, muszą na niego zareagować. W sądzie rodzinnym tak samo, jak toczą się sprawy o alimenty, o kontakty z rodzicami, sprawy rozwodowe. Teraz cały czas przecież bardzo głośno jest o sprawach o kredyty frankowe, tak? To jest tylko jakiś drobny wycinek spraw, w których my, obywatelki i obywatele, musimy wiedzieć, jakie są nasze prawa, żeby móc z nich skorzystać, żeby móc się obronić. Najlepiej zawczasu, a nie kiedy pojawiają się problemy czy sprawy. Kiedy jest sprawa, jak choćby z frankami. Zdecydowanie. Tę sprawczość obywatelską chyba widzieliśmy w trakcie ostatnich wyborów do Sejmu z 15 Oczywiście. Października ubiegłego roku, kiedy to z radością patrzyliśmy na słupek frekwencji. Sięgnął ponad 74%. No tak. Przypomnijmy, przebijając poprzedni rekord z 89 roku 62,7%. Co jeszcze możemy zrobić w tym, żebyśmy więcej wiedzieli o prawie?
No zdecydowanie więcej takich akcji edukacyjnych, jak Dzień Edukacji Prawnej, organizowany przez właśnie Fundację Edukacji Prawnej Justicja. Widać, że to jest bardzo potrzebne, prawda? Bo ogromnym zainteresowaniem Oczywiście. Cieszą się te dni właśnie. Tak, no na przykład dzisiaj w symulacji rozprawy organizowanej przez, w której brali udział sędziowie Igor Tuleja, Piotr Gonciarek, bodajże 250-300 licealistów i licealistek z Warszawy brało udział, ale to nie jest jedyne wydarzenie, bo w ramach Dnia Edukacji Prawnej większość z 33 oddziałów Justicji w całej Polsce organizowało różne wydarzenia i dalej organizuje, bo to dzisiejszy dzień to nie koniec. W kolejnych dniach dalej będzie się wiele działo. Warto zajrzeć na nasze sociale, na stronę internetową, też na sociale oddziałów Justicji i przeczytać, gdzie jeszcze można ze swoimi dziećmi przyjść i dowiedzieć się trochę więcej o swoich prawach. Tym bardziej, że to treści wydaje mi się skierowane pod młodych, no bo dziś w trakcie wydarzenia też na UW, na Wydziale Zarządzania odbyły się wykłady o prawie w dobie sztucznej inteligencji. Tak. To młodych ogromnie zainteresowało. Jak właśnie zainteresować w szczególności młodych dzieci, młodzież tematyką prawa? Albo może inaczej, jak i w Justycji mają państwo na to patent? Oni już się interesują prawem. I to widać na przykład po mnóstwie filmików tworzonych przez młodych prawników i młode prawniczki w social mediach i jakie jest zainteresowanie. Tak? Że to sami od nich to wychodzi. Tak, tak. Dzieciaki chcą wiedzieć, czy mogą, nie wiem, nie przyjść do szkoły, czy mogą z jakiegoś powodu, czy mogą na przykład nie zgodzić się z nauczycielem w jakiejś kwestii, czy mogą zaprotestować w szkole, czy tylko muszą być posłusznym przedmiotem tak naprawdę zachowań nauczycieli, rodziców, opiekunów jakichkolwiek. Także dzieciaki już wiedzą doskonale, że mają prawa, tylko trzeba w konkretnych stanach faktycznych, w konkretnych sprawach trochę je naprowadzić, gdzie mają szukać odpowiedzi, w którym kodeksie, w którym przepisie. Wytłumaczyć musimy, my sędziowie też mamy obowiązek wręcz tłumaczyć jak najprostszym językiem, tak, żeby dzieciaki, młodzież zrozumiała i była w stanie siebie obronić. A później także w życiu dorosłym, no bo też przysłuchiwałem się dzisiejszej konferencji na przykład pod tytułem Pierwsza umowa o pracę. Co tak. muszę wiedzieć? To też młodych może zainteresować. No właśnie, w jakim zakresie my mamy braki z wiedzy prawnej? Wydaje mi się, że w sprawach życia codziennego tak naprawdę, nie wiem, jak kupujemy coś w internecie, jak przeprowadzamy transakcje przez internet, jest spora część spraw w sądach cywilnych, które dotyczą osób, które dość łatwowiernie na przykład podchodzą do transakcji, które zawierają na różnego rodzaju platformach internetowych, tak? Zbyt naiwnie na przykład wierzą, że po drugiej stronie jest osoba, która rzeczywiście coś chce kupić albo sprzedać, mm-hmm. tak? Umowy, które podpisujemy, są często bardzo skomplikowane, nie tylko z bankami, ale też i z innego rodzaju firmami, które działają na rynku usług. Więc tutaj też jest dużo jeszcze do zrobienia, żebyśmy byli w stanie czytać je z większym zrozumieniem i nie dać się nabić w butelkę. No właśnie, jak ta wiedza prawnicza może się przebić na to, jakimi moglibyśmy być obywatelami? Gdy tak pan spojrzy na naszą wiedzę, co by było takim ideałem i jakby się to przekładało na nasze życie jako no właśnie obywateli? Ono już się tak naprawdę przebija, bo jeżeli spojrzymy kilka lat wstecz, to na przykład 2017 rok i protesty w obronie sądów. To było coś, co nas sędziów zaskoczyło, bo nie mieliśmy najlepszej prasy z powodu działania na przykład akcji billboardowej ówczesnego rządu, w którym pomawiano nas o różnego rodzaju zachowania. A jednak obywatele zrozumieli, że bez niezawisłych sędziów, bez niezależnych sądów, ich życie jest zagrożone, każdy polityk może zrobić z nimi cokolwiek chce, albo z funduszami, którymi dysponujemy my wszyscy w Skarbie Państwa, bo się sami przecież wszyscy składamy przez podatki na te pieniądze. No, żebyśmy mieli na to wpływ, tak? Bo można zrobić, że można z nimi, taki polityk może zrobić z nimi co chce i do tego są sądy, żeby kontrolować i pilnować polityków, tak? Więc ten protest w 17 roku, fala protestów, to było dla nas zaskoczenie, ale to już był taki zryw obywatelski, który świadczył, że Polki i Polacy znają jakąś część swoich
praw. Później mieliśmy 2020 rok, Marsz Tysiąca Tuk, protesty z powodu tak zwanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No i to, o czym pan redaktor wspomniał, czyli wybory. To był piękny moment, kiedy nagle prawie 75% społeczeństwa czuje, że dzieje się coś ważnego. To czuć było, że to kolejne pokolenie, prawda, które ma prawa wyborcze. Zdecydowanie, tak. To młodzi ruszyli, ale no nie tylko, tak? Kobiety i młodzi, jeżeli dobrze pamiętam, wynikało z badań socjologicznych, ruszyli do urn i ten wynik dlatego był tak rekordowy i wydarzyło się to, co wydarzyło, tak? Mamy zmianę i możemy liczyć, że za tą zmianą polityczną też pójdą pozytywne zmiany dla nas wszystkich jako osób mieszkających w Polsce. No i być może także ta edukacja wśród nas wzrośnie, że ta wiedza, że może świadomość, a kto może skorzystać z porad prawnych, gdzie szukać pomocy? Najpierw w tym wymiarze może edukacyjnym najpierw. W wymiarze edukacyjnym, no to ja bym się odwołał do strony internetowej Fundacji Edukacji Prawnej Justicji, do naszych social media Justicji i wszystkich oddziałów, ale też proszę zaglądać na strony internetowe, które prowadzone są przez adwokatów, przez radców prawnych, przez notariuszy. To także te darmowe porady prawne, prawda? Tak, no to oczywiście są też organizacje pozarządowe. Część z nich świadczy jakiegoś rodzaju przynajmniej pomoc prawną, ale też jeżeli jest jakaś osoba zainteresowana czy zaangażowana w ogóle w proces sądowy i potrzebuje pomocy prawnej, bo sprawa jest za trudna, a ta osoba nie ma jednocześnie funduszy, żeby sobie pozwolić na opłacenie pomocy prawnej, to może zawsze do sądu złożyć wniosek o wyznaczenie pełnomocnika profesjonalnego z urzędu.